przez te nocne pokazy gier człowiek się nie wysypie, ale czy było warto? Dzisiaj krótko o konferencji Microsoftu, Bethesdy i pokazie PC Gaming Show. Pokazali dużo trailerów, mało gameplayów, dużo kosmosu, aż za dużo moim zdaniem, ale dużo głośnych tytułów. Najciekawsze rzeczy zanotowałem na kartce, a teraz wam je przedstawię. Zaprezentowano zwiastun Fable, gry, na którą osobiście także czekam. Był to zwiastun bardzo baśniowy, zresztą jak sama nazwa wskazuje, Fable to baśniowa opowieść i tutaj faktycznie niektórzy poczuli się jak w baśni, bo zauważyli, że w nim bierze udział znany aktor. Po raz pierwszy zobaczyliśmy, co prawda bardzo klimatyczny, ale tajemniczy trailer nowej gry South of Midnight. Odnośnie czego będzie ta gra, jak będzie wyglądała, tutaj za dużo na ten moment jeszcze nie wiemy, ale czekamy na więcej informacji. Na 2024 rok zaprezentowano nową grę od Lucasfilm Games, no i oczywiście mamy tutaj Star Wars. Na temat tego tytułu dużo się nie dowiedzieliśmy, bo zwiastun był typowo takim cinematikiem, ale z udziałem prawdopodobnie głównej bohaterki płci żeńskiej, więc generalnie mamy tutaj już pewną informację, jak to będzie wyglądało w grze. Star Wars Outlaws, coming 2024. Pokazali także kawałek gameplayu z Payday 3, gra, na którą pewnie wielu czeka, ale ja byłem troszkę zawiedziony, bo po jakości, można powiedzieć, tej grafiki, myślałem, że to jest jakiś symulator i całkowicie inna gra, a okazuje się, że nie. To jest znany nam Payday z numerem 3 na końcu i po raz kolejny będziemy mogli oczywiście robić napady na bank i walczyć ze strażnikami oraz policją. Ale dobra, już nie będę tak sceptycznie nastawiony, czekamy aż wyjdzie. Kolejny zwiastun to AWOFT, nowy tytuł, który pojawi się dopiero w 2024 roku od Obsidian Entertainment. Przede wszystkim mieliśmy zaprezentowaną walkę przy pomocy broni, ale także przy pomocy czarów, także czekamy na więcej informacji. Do Sea of Thieves zaprezentowano Monkey Island DLC, a raczej The Legend of Monkey Island. Ja uwielbiam Sea of Thieves, a dodatkowo jeszcze połączenie z tak kultowym tytułem jak Monkey Island może tylko dać nam dobrą przygodę. A że twórcy Sea of Thieves udowodnili, że te wszystkie DLC fabularne z takim ciągiem fajnych zadań wychodzą im dobrze, to mam tutaj bardzo pozytywne odczucia. Do Microsoft Flight Simulator zaprezentowano ogromną aktualizację, która będzie miała nazwę 2024, to znaczy tak się pytam, bo w sumie nie wiem, na koniec zaprezentowano nazwę Microsoft Flight Simulator 2024, ale czy to będzie po prostu duża aktualizacja, czy to będzie jakiś dodatkowy tytuł? Tego dokładnie nie wiem. W każdym razie tutaj zaprezentowano nam masę nowych aktywności. Przede wszystkim dużo technicznych pojazdów, które prezentują się tutaj naprawdę dobrze. Helikoptery ratunkowe, samoloty wykorzystywane do transportu dużych obiektów albo na przykład do pracy przy polu. Czy to będzie tylko i wyłącznie dodatek kosmetyczny, czy faktycznie dodadzą na przykład zadania? No, jeżeli w Microsoft Flight Simulator pojawią się aktywności w postaci jakichś zadań, to by było coś naprawdę świetnego. Ale kto wie, może jakiś tryb zadań, tryb fabularny? Zobaczymy. Kolejny zwiastun Hellblade 2, który na chwilę nas zmusił do tego, aby się wyciszyć, skupić się na tym, co jest grane, co jest mówione na ekranie. I oprócz tego, że pokazali kawałek fajnego wyrenderowanego filmu z udziałem aktorki, to tak naprawdę nic nadal więcej nie wiemy. To znaczy wiemy, że gra jest zaplanowana na 2024 rok i po raz kolejny nie dostaliśmy żadnych konkretów. Dla wszystkich fanów motoryzacji, wyścigów sportowych czy też różnych torów wyścigowych, Forza Motorsport pod koniec tego roku trafi i także będzie dostępna w Game Passie. Zresztą jak większość prezentowanych dzisiaj gier, co bardzo cieszy, że kupując Game Passa będziemy mieli dostęp do naprawdę wielu dużych tytułów. Let's tweak the car's performance.
Overwatch 2 od Blizzarda, jedyna gra, która była dzisiaj zaprezentowana. Był ten zwiastun od razu zhejtowany bardzo mocno, ponieważ w Overwatchu, moi drodzy, zaprezentowano, że będzie duży update i będą zmiany. Zmiany dotyczą prawdopodobnie sezonu i dodania nowego trybu rozgrywki oraz jakiejś nowej postaci. Fani są niestety zdegustowani i niezadowoleni, ponieważ jakiś czas temu Blizzard wydał oświadczenie, że długo obiecywany tryb fabularny, tryb dla jednego gracza, przygody, więc tutaj myślę, że krytyka faktycznie jest zasłużona, bo Blizzard coś ostatnio naprawdę wyrabia. Dosyć krótki, ale klimatyczny zwiastun nowej gry pod tytułem Still Wakes the Deep. Zaprezentowano tajemnicze miejsce w postaci wiertniczej platformy na oceanie i tego, że będziemy prawdopodobnie odkrywać tutaj sekrety, a sekrety będą też związane pewnie z jakąś, no, horrorową przygodą, bo jest tutaj duży klimacik. Mieliśmy także więcej informacji na temat Phantom Liberty. Wystąpił tutaj także Keanu Reeves, który oczywiście wszystkich zainteresował tym, że już niebawem, bo w końcu została podana data, 26 września pojawi się właśnie długo oczekiwane DLC do Cyberpunka. Ja osobiście muszę powiedzieć, że jak uwielbiam grę Cyberpunk, to ten zwiastun nie za bardzo do mnie przemówił. W samym zwiastunie dostaliśmy informację, że będą także występować tutaj znani aktorzy, a jak będzie to wyglądało gameplayowo i fabularnie, dowiemy się już niebawem. Jeżeli uwielbiacie budować miasta, no to Cities Skylines 2 jeszcze w tym roku będzie przez was pewnie ogrywane. Ja osobiście zbyt dużo w Cities Skylines nie grałem, ale z racji tego, że gra będzie wrzucona do Game Passa, jak wiele innych prezentowanych dzisiaj gier, no to pewnie sobie go spróbuję. Clockwork Revolution to gra, którą na początku pomyliłem z Bioshockiem oraz z kilkoma innymi steampunkowymi grami. Jest to nowy tytuł, w którym to, jak przynajmniej tutaj zwiastun wskazuje, będziemy mogli zarządzać czasem. Będziemy mieli nad nim jakąś kontrolę w postaci cofania albo przyspieszania tego czasu. Ładnie wyglądające miasto, ciekawe uzbrojenie oraz przeciwnicy, na których będziemy pewnie trafiać i z nimi walczyć. No, wszystko wskazuje na to, że jest na co czekać. Starfield. O Starfieldzie nawet prawie godzinny panel przygotowano na dzisiejszych pokazach i po raz pierwszy zaprezentowano dużo informacji, przede wszystkim mnóstwo przytłaczającej wiedzy dotyczącej samego projektu. Ma być podobno 1000 planet, wszystko ma być piękne, wielkie, ma być ogromne, bardzo rozbudowane i zobaczymy, jak z tym będzie, bo dużo ujęć było specjalnie moim zdaniem nagranych w slow motion, aby nie było tutaj widać, że gra chodzi w bardzo małej ilości FPS-ów. No, czasami widać było, że jednak jest nagrana i jest tych FPS-ów jakieś 20-30 może maksymalnie. Gra niestety jest już robiona wiele lat, jest na przestarzałym silniku, ale może naprawdę będzie to wyglądało dobrze. A przypomnę, że będzie to gra dla jednego gracza. To nie jest MMO, to nie jest gra multiplayer kooperacyjna, jest to przygoda dla jednej osoby. I z wszystkich rzeczy takich jak dzisiaj zaprezentowali, czyli podróżowanie, latanie statkami, rozbudowa tych statków oraz inne aktywności, to wygląda naprawdę dobrze, ale niestety najmniej podobała mi się sama walka. Strzelanie albo walka wręcz. Na szczęście Starfield będzie do ogrania także w Game Passie, więc jeżeli ktoś ma ten abonament, nie będzie musiał kupować dodatkowo gry, a już 6 września będzie nam dane spróbować tej gry. To tyle z ciekawszych rzeczy z panelu Bethesdy i Xboxa, a teraz to, co zaprezentowano już pod koniec dnia na PC Gaming Show. Przede wszystkim Frostpunk 2 z trailerem, czyli polska gra, który niestety pojawi się dopiero w 2024 roku, ale dla fanów serii to na pewno nie jest przeszkoda, będą czekać. Dla tych, którym się nie spodobało Diablo 4 i są raczej fanami Path of Exile, króciutki sneak peek, jak będzie wyglądała rozgrywka w Path of Exile 2. Za dużo nie pokazali, ale zrobili dużego smaka. You're mine. Vile abomination.
nowy tytuł o nazwie Furiosus i tutaj mamy do czynienia z czymś jak Turok, jak Ark, ale z udziałem broni palnej, no przede wszystkim gierka, gdzie będziemy polować na dinozaury. Coś jakbyśmy byli w świecie Jurassic Park, ale nie? Nie wiem, coraz więcej tych gier survivalowych z dinozaurami, czyżby jakaś era, podobnie jak to, że coraz więcej gier w kosmosie się pojawia, tego nie wiem, ale ja jestem nastawiony pozytywnie, ponieważ lubię takie survivalowe gry. Nowy krótki gameplay trailer został zaprezentowany także przez Polaków, czyli od twórców gry Invisible na podstawie twórczości Lema. Ja osobiście w krótkie, ale jednak bardzo fajne demo zagrałem, które jest dostępne na Steamie i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo czekam na ten tytuł. Nie mogę się po prostu już doczekać, kiedy on w końcu będzie w pełnej wersji. Jeżeli są osoby, które dokładnie czytały tą książkę, to będą na pewno zadowolone, ponieważ tu jest dokładnie ta sama historia zaprezentowana, co w książce. Polskie studio odpowiedzialne za stworzenie takiego tytułu jak Green Hell, czyli fajnego survivalu, ogłosiło nowy tytuł Chimera. Zbieraj i przetwarzaj zasoby, zbuduj złożony system przemysłowy i nieustannie rozwijaj swoją bazę. Walcz z hordami potworów i spróbuj przetrwać w pojedynkę lub w czteroosobowym trybie. To możemy przeczytać w informacjach na Steamie do tego produktu. Kilka informacji odnośnie Baldura 3 dla wszystkich fanów serii. Na pewno jest to wyczekiwany tytuł, chociaż od jakiegoś czasu jest on przecież dostępny w Early Accessie. Ale jednak ludzie czekają na premierę, ta już pod koniec sierpnia, bo 31 sierpnia i myślę, że będzie ogrywane. THQ Nordic ogłosiło nowy tytuł o nazwie Last Train Home, w którym to będziemy podróżować wielkim pancernym pociągiem i w tym pociągu będą także oddziały wojsk, które chcą wrócić po ukończeniu Wielkiej Wojny. Będziemy musieli przemierzać przez niebezpieczne tereny, będziemy musieli rozwijać nasz pociąg, ale także przede wszystkim go bronić. Wygląda intrygująco, wygląda ciekawie, chętnie spróbuję. Ostatni tytuł, który przykuł moją uwagę i zaintrygował, to nowy tytuł od ukraińskiego studia o nazwie Sand. Będziemy podróżować po planecie Sophie. Będziemy podróżować za pomocą ogromnych pojazdów przypominające kraby albo pająki. Będzie strzelanie, będzie zbieranie przedmiotów, będzie przetrwanie, a wszystko to ma dziać się na terenie Austro-Węgier. Dla mnie brzmi ciekawie i nie mogę się doczekać na więcej. Dużo trailerów, mało konkretnych gameplayów. Mam nadzieję, że dużo z tych trailerów okaże się za niedługo prawdziwym gameplayem, to znaczy, że pokażą gameplaye i że będzie można już zobaczyć, jak faktycznie te gry wyglądają, a nie tylko to mydlenie oczu tymi zwiastunami. Jak widzieliście, jest dużo gier związanych z kosmosem i mam wrażenie, że jest znowu taka era, jak kiedyś było zombie 10 lat temu, taka era, że każda gra wychodziła z zombie, to teraz bardzo dużo gier dzieje się w kosmosie, na innych planetach albo w galaktyce. Które z tych gier przykuło waszą największą uwagę, na którą najwięcej czekacie? Oczywiście wszystkich tutaj nie zaprezentowałem, tylko wybrałem te, które według mnie są najciekawsze. Wszystkie trailery są dostępne w internecie na oficjalnych kanałach twórców oraz wydawców oraz na właśnie kanale PC Gaming Show oraz Xbox. Dużo z tych gier już dostępnych jest na Steamie w formie takiej gry, którą można zwishlistować i dodać sobie do obserwowanych. W opisie znajdziecie link do g2a.com, czyli sponsora mojego kanału, gdzie możecie kupować gierki po taniości. Zapraszam, kliknijcie, kupujcie, dodatkowo mnie wspieracie. I to tyle, życzę wszystkim miłego dnia i miłego grania. Cześć!